Nieznane oblicze Rzymu, czyli Eł. Mussolini czuł się spadkobiercą rzymskich cesarzy. Marzył o budowie nowego Rzymu, który połączyłby wielkie sukcesy faszystów ze wspaniałym dziedzictwem wiecznego miasta. Expo zaplanowane na 1942 rok było wielką szansą na zrealizowanie tego snu, a sercem nowego miasta uczyniono kwadratowe koloseum, czyli Il Palazzo della Civiltà Italiana, Pałac Cywilizacji Włoskiej. Okazja nadarzyła się w 1935 roku, kiedy ówczesny burmistrz Rzymu Giuseppe Bottai zaproponował Mussoliniemu zgłoszenie kandydatury stolicy na gospodarza wystawy światowej, odpowiednika dzisiejszego Expo. Propozycję zaakceptowano rok później, a wystawę wyznaczono na 1941 rok. Ale Il Duce poprosił o przesunięcie jej na 1942 rok, chcąc w ten sposób świętować 20-lecie marszu faszystów na Rzym. W taki oto sposób narodził się projekt E42, do którego Mussolini zapalił się jak nigdy, bo oto jego wielki sen spełniał się. Już 26 kwietnia 1937 roku sam posadził pierwsze drzewko pieniowe na terenach przyszłego Expo. Poszukiwano terenów od Term Caracalli w stronę morza. Wybór padł na strefę Tre Fontanne, Trzy Fontanne. Pracami koordynował wielki architekt tej epoki, Marcello Piacentini. Jego autorstwa jest m.in. Via del Conciliazione prowadząca na plac Świętego Piotra. Dzielnice Eur, czyli Esposizione Universale Roma, wystawa powszechna Rzym, budowano z wielką pompą. Pałace, ponad 70 hektarów przeznaczonych na parki i ogrody, zielone płuca Rzymu. Nowy Rzym ze starym połączyła La Vecchia Via Imperiale, dzisiejsza Via Cristoforo Colombo, którą miał wieńczyć łuk triumfalny, L'Arco dell'Acqua e della Luce, łuk wody i światła. Ale symbolem Eur i całej przygotowywanej ekspozycji stał się Pałac Cywilizacji Włoskiej. Il Palazzo della Civiltà Italiana. Kwadratowe koloseum, bo tak jest nazywane w potocznym języku, unosi się na najwyższym punkcie dzielnicy. 68 metrów wysokości. Wystawa wewnątrz miała prezentować geniusz włoskiej cywilizacji na przestrzeni wieku. Pracowali nad nim trzej architekci: Giovanni Guerini, Ernesto Bruno Lapadula i Mario Romano w latach 1938-43. Kiedy stajemy przed fasadą pałacu, rzuca się w oczy wielki napis, powtórzony zresztą na każdym boku budowli. Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di transmigratori. Naród poetów, artystów, bohaterów, świętych, myślicieli, uczonych, żeglarzy, migrantów. Pojęcie to odnosiło się do pierwszych lotów międzykontynentalnych. I regularne łuki, jak w oryginalnym koloseum. Jest ich 216, 6 rzędów horyzontalnie i 9 wertykalnie. 54 łuki na każdej ścianie. To nie przypadek, lecz wyreżyserowana całość. Benito, 6 liter jak 6 rzędów poziomych, Mussolini 9 liter jak 9 rzędów pionowych. Imię i nazwisko wodza zaszyfrowane w łukach. Na zawsze. Oryginalny projekt zakładał większą ilość łuków, więc najprawdopodobniej Il Duce wymusił na architektach te zmiany. W niszach pałacowych umieszczono 28 marmurowych posągów, alegorie sztuk i zawodów. Przed budynkiem witają nas posągi Dioskuru. Tak, znany jest centrum Rzymu, Kapitolu i Rynału. Ci są jednak toporni niczym nasze komunistyczne posągi. Faszyści widać mieli podobny gust. Nie mają takiej lekkości jak ich antyczne pierwowzory, ale reprezentują męskość, wojowniczość i siłę. Nie mogło ich tu zabraknąć. Plany i apetyty związane ze 42 były ogromne i bardzo obiecujące. Niestety udaremniła je wojna. Kwadratowe koloseum w 1943 roku zmieniło się w fortecę Niemcy, a ci na parterze mieli warsztat naprawy części do aut. Podczas bombardowania miasta cztery granaty trafiły również w fasady budynku. Potem biwakowali tu alianci i ewakuowana ludność cywilna, która straciła dach nad głową.
aż do 1953 roku pozostało opuszczone i zaniedbane. I kwadratowe Koloseum, i Eur uratowała Olimpiada w 1960 roku. To ona przyniosła mnóstwo nowych inwestycji i rewitalizację tej części miasta. Powstało wiele biurowców, przeniosło się tu sporo ministerstw i agentów rządowych. Tam, gdzie Mussolini planował wielki łuk triumfalny, stanął Pałac Sportu, Palazzo dello Sport. A Eur wyrosła na dzielnicę biznesu, jest dogodnie połączona z centrum miasta linią metra B, a także leży blisko lotniska Pinicino i nowych terenów targowych. Do Eur nie zaglądają turyści. Czasem się trafiają się jacyś zabłąkani Japończycy, ale spokój na dzielnicy ma swój krok. W weekend biurowcy ministerstwa wyludniają się i jest jeszcze spokojniej. Mieszkańcy relaksują się nad sztucznym jeziorkiem, dla Gęsto Bielu.